Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam poruszyć temat mięśnia czworogłośnego, części wstępującej, z którą często się pracuje w gabinecie. Natomiast będzie to takie poruszenie pośrednie i bezpośrednio chciałam zahaczyć temat pierwszego żebra. Otóż będzie tak się zdarzało, że przyjdą pacjenci, którzy będą skarżyć się na dolegliwości bólowe w tym miejscu i to będzie bardzo twarda, zbita struktura. Wy będziecie też malować i się okaże, że rzeczywiście to jest twarde i to może nie być mięśnie czworogłośne, bo aż tak często problematycznie nie jest, jakby się mogło wydawać. Praca z nim nie jest aż tak często potrzebna, jak się pracuje. Natomiast to może być ustawione wdechowo pierwsze żebro. Dlatego, że pierwsze żebro mamy bardzo wysoko, co dla niektórych pacjentów jest w ogóle zaskoczeniem. Dlatego, że żebra kojarzą z obszarem poniżej kończyny górnej, tak? Z tym obszarem. Natomiast mało sobie zdaje sprawę z osób, które jakby nie uczyły się anatomii jakoś tak dokładniej, że pierwsze żebro jest naprawdę wysoko i jeszcze nad obojczykiem. I teraz tak, temat pierwszego żebra jest dość często poruszany i często się z nim pracuje, dlatego że ustawione wdechowo pierwsze żebro, czyli ustawione wyżej, może spowodować, że ten obszar pomiędzy obojczykiem a pierwszym żebrem jest zbyt mały na struktury, które tam się znajdują, a mamy tam tętnicę podobojczykową i żyłopodobojczykową, która jakby tworzy się z kątów żylnych, a następnie przechodzi w żyłę i tętnicę pachową oraz część splotu ramiennego. I ustawione wdechowo pierwsze żebro wyżej albo opuszczony obojczyk może spowodować, że tam jest zbyt ciasno. Częściej niestety właśnie to żebro jest problematyczne. I teraz pracujemy sobie z nim na trzy sposoby. Po pierwsze, spalpujemy go. To nie jest takie trudne, można to łatwo znaleźć. Po drugie, sprawdzimy, czy ta ruchomość tego pierwszego żebra jest zachowana. Po trzecie, pracujemy ze strukturami, które unoszą pierwsze żebro, a mam tu na myśli mięśnie pochyłe. Popracujemy także z strukturą, która może opuszczać obojczyk, jest to mięśnie podobojczykowe. Zrobimy to tak w sposób dość pośredni. I pracujemy sobie trochę z mostkiem, z całą powięzią mostkową, po to, żeby pracować ze stawem żebrowo-mostkowym. Więc to będzie taka dość kompleksowa terapia tego pierwszego żebra, dlatego że zahaczymy o nie z każdej strony. Będzie trochę tkanek, trochę pracy z tkankami miękkimi, trochę takich mobilizacji nakierowanych na pierwsze żebro. Ok, jeśli chodzi o palpację pierwszego żebra, to idąc wyrostkami przyczyni od górnych segmentów idę w dół, w dół, w dół, w dół, w dół i pod mięśniem czworobocznym, jak topi się głębiej, to pierwsze żebro będzie mi stawało na drodze. I teraz tak, jeżeli pierwsze żebro będzie ustawione wyżej, że będzie ustawione wdechowo, dlatego że on nosi się na wdechu do góry i puszcza się na wdechu do dołu, to po pierwsze, będzie to asymetryczne, aczkolwiek tym się aż tak bardzo nie przyjmujemy, ponieważ asymetrie w naszym ciele są i to jest jakby normalne, a samo to, że używamy cały czas jednej ręki dominującej, większość prawej, są praworęczni, to po pierwsze, jak poproszę pacjenta, żeby zrobił wdech, to jeżeli będzie żebro ustawione wdechowo, to ten wdech i uniesienie żebra, podnoszenie żebra do góry będzie małe, ponieważ on już będzie ustawione wdechowo i na wdechu ono nie będzie opadało. Natomiast jeszcze ciekawsze jest to, że jeżeli ono jest ustawione wdechowo, to jeżeli ja sobie tym żebrem posprężynuję, to tego ruchu sprężynowania nie będzie, będzie twardy opór i jeżeli tego sprężynowania nie będzie, to będzie dawało też dolegliwości bólowe. Najczęściej wiąże się to z tym, że pacjent przyjdzie do nas z tym mięsiem czworobocznym, po której te żebro ustawione jest wdechowo i my możemy sobie z tym mięsiem pracować, natomiast praca z nim nie ma zbyt dużego wpływu na to, jak jest pierwsze żebro ustawione, stąd efekt może być bardzo krótkotrwały i pacjent nas wróci następnego dnia, że nic to nie dało, dalej kark spięty albo właśnie mięsień bierze łopatki napięty, a to jest nic innego jak właśnie te pierwsze żebro. Ok, więc sprawdzamy sobie asymetryczność, ruch podczas oddechu, sprężynowanie i to, czy ono daje dolegliwości bólowe. Ok, a ten test sprężynowania tego pierwszego żebra możemy też sprawdzić w takiej pozycji, kiedy pacjent leży na plecach. Ja w tym momencie kciukami jestem na pierwszych żebrach po obu stronach. Wtedy też wybieram luz tkankowy, proszę pacjenta, żeby zrobił wdech. Sprawdzam, czy te żebra opolują w stronę moich palców. Wydech, czy opadają. Jeżeli by nie opadało, nie unosiło się, to znaczy, że mamy żebro zablokowane. Przypuśćmy, że będę pracował z tą lewą stroną, ona jest trochę gorsza. I teraz tak, zacznijmy sobie od pracy z mięśniami pochyłymi.
które są w stanie unieść żebro wyżej i zrobić kompresję pierwszego żebra i obojczyka, taki kost na szczypce, o których mówiłem też, jak pracowaliśmy z mięśniem pierwszego mniejszym. Zachęcam do obejrzenia tego filmu. Natomiast wracając do mięśni pochyłych, my tylko chwilkę z nim pracujemy pod kątem pierwszego żebra. Jeżeli chcę z nim pracować, to muszę zrealizować obszar pomiędzy mięsiem mostkowym czy kostkowym, a mięsiem czworobocznym dźwigaczem łopatki, ponieważ w tym obszarze, w tym trójkącie, który będzie tutaj, będę miał mięsień pochył przedni, środkowy i tylny. Interesuje mnie jakby pierwsza część tego trójkąta, ponieważ tam jest mięsień pochył przedni i pochył środkowy, który przyczepia się do pierwszego żebra i łączy właśnie drostki poprzeczne błony segmentów szyjnych właśnie z pierwszym żebrem. W maksymalnej rotacji w stronę przeciwną poproszę pacjenta, żeby podniósł głowę do góry. Sprawdzam, gdzie kończy się mięsień mostkowy czy kostkowy. Tu jest jego ta głowa mostkowa, ta głowa obojczykowa. Ok, proszę opuść. I wiem, że teraz pracuję od tego miejsca do tego miejsca. To jest ten trójkąt, o którym mówiłem. I jak chcę pracować z tą pierwszą częścią, tak? Nie będę tutaj indywidualnie pracował z każdym mięśniem pochyły, ponieważ nie ma to sensu przy pierwszym żebrze, ale wiem, że pracuję bardzo blisko mięśnia nosa. Zaczynam sobie od górnych segmentów szyjnych, wklejam się w tkankę, wybieram mózg tkankowy w stronę kości krzyżowej i powolutku przesuwam się na wydanym mózgu tkankowym w kierunku do pierwszego żebra. W kierunku obojczyka chcę wejść w dół nad obojczykowy. Najlepiej to robić opuszczkami, nie śpieszymy się, szyja nie lubi pośpiechu, pracujemy bardzo cierpliwie, powoli. Tak, żeby pacjent czuł maksymalnie takie ciągnięcie, rozciąganie, a nie jakieś dolegliwości bólowe, żadne kłucie, żaden ostry ból nie powinien mieć tu miejsca. Ok. Jeżeli pracuję sobie z mięśniami pochyłymi, to później mogę pracować sobie trochę ogólnie z górnym otworem klatki piersiowej w ten sposób, że wejdę w dół nad obojczykowy, wybiorę luz, tak żeby nie było tam żadnej powolnej przestrzeni, żeby nie mógł już wejść głębiej, tkanka mnie wyhamowała, położę pacjenta, żeby zrobił wdech, wtedy tkanki oporują w kierunku moich palców i ja nie pozwalam się wypchnąć, a na wydechu wpadam się coraz głębiej, tak? Czyli troszeczkę oporuję na wdechu i na wydechu. Kiedy zrobi się więcej miejsca, tam się głębiej. Wdech. Nie robię tego siłowo, spokojnie, delikatnie. I tak proponuję zrobić około 5 wdechów. Aż poczujecie, że zrobiło się miękko pod waszymi palcami. I zachęcam do tego, żeby to była jakby druga technika. Po opracowaniu sumiennego mięśni pochyłych. Ok. Jak już popracuję sobie z tym obszarem, to mogę zabrać się za okolicę podobojczykową, gdzie więc znajdował się mięsień podobojczykowy. Zrobię to w ten sposób, że uniosę delikatnie rękę do góry w ten sposób i następnie, stojąc po stronie przeciwnej, od połączenia rękojeści mostka z pierwszym żebrem, podobojczykiem będę przesuwał się w kierunku do kończyny górnej. To jest bardzo mały mięsień, może być rzecz szczątkowy, którego nie znajdziemy go u wszystkich. Ja mogę pracować też z górną częścią mięśnia piersiowego. Problem z pierwszym żebrem często będzie wiążał się z taką zamkniętą klatką piersiową, więc na pewno będzie dobry pomysł, żeby troszeczkę otworzyć tą klatkę piersiową. Dobry pomysł będzie też praca z powięzią mózgową, czyli z tym obszarem. Proponuję ruch w kierunku do szyi, od trzonu mostka do rękojeści. Też taki ruch otwierający klatkę piersiową. Prawdopodobnie znajdzie się też tkliwość po stronie żebra, to jest problematyczne, tak? Czyli oprócz tego, że te żebra będzie tkliwe, jeżeli będziecie tutaj naciskali od strony szyi, to jeżeli będziecie naciskali też wstaw żebrowo-mostkowy, to ono też będzie tkliwe, pracujemy delikatnie do momentu, kiedy aż ta tkliwość zniknie. Czasami, jeśli chodzi o powięź mostkową, mieliśmy też zrobić takie grudki twarde. I to też tego tam nie powinno być. Więc powolutku pracujemy, prowadzimy przesuwalność tej powięzi.
I automatycznie pierwsze żebro też nam odwdzięczy się tym, że zacznie się lepiej ruszać. Ok, zrobiliśmy mięśnie pochyłe, podstawowe techniki, a zrobiliśmy taką podstawową pracę z mięśniem podobojczykowym i górną częścią piersiowego większego. I teraz tak naprawdę została nam mobilizacja tego pierwszego żebra, żeby ustawić się bardziej wydechowo. To już się mogło wydarzyć, jeżeli można powiedzieć, że poluzowałem mięśnie pochyłe i to żebro mogło opaść. Często tak się dzieje, więc czasami nawet to nie jest potrzebne. Natomiast jeżeli chcemy pracować sobie z tym żebrem pod kątem mobilizacji, to jak skrócę mięśnie pochyłe, po to, żeby one nie pociągały za pierwsze żebro, następnie kciukiem odnajdę naszą strukturę. Teraz tak, popycham je, tak żeby to było niebolesne, ale żeby luz tkanek był wybrany. Następnie pacjent oddycha, robi wdech głęboki. Raczej proszę, by oddychał górnymi partiami klatki piersiowej, czyli żeby oporowo oddychał mój palec. Wydech. Na wydechu podążam za żebrem do dołu, czyli na wdechu nie pozwalam się wypchnąć. Tak samo jak było to w przypadku górnego otworu klatki piersiowej i to tej techniki na mięśnie pochyłe. Ok. Czyli wdech nie pozwalam się wypchnąć, oporuję pierwsze żebro, na wydechu popycham je do dołu. Super. Wdech. I wydech. Robimy tak, żeby to było niebolesne. I też proponuję zrobić kilka wdechów, 5, a następnie po takich 5 wdechach sprawdzimy, czy to żebro zaczęło sprężynować. I czy przypadkiem ruch nie jest bolesny. Po pracowaniu w okolicy właśnie podobojczykowej, mięśni pochyłych, mobilizacji powinno to w zupełności się zmniejszyć. I wtedy też automatycznie zobaczycie, że ta część wstępująca mięśnia brzusznego też się rozluźniła. Nie pracowała w ten sposób bezpośredni, ale już ustawienie żebra w bardziej komfortowej pozycji powodowało, że te napięcie się zlikwidowało, że na mięśniu czworoboczym nie zaczęły powstać punkty spustowe, które my opracowaliśmy. Tak naprawdę to był tylko skutek problemu właśnie tutaj z górnym otworem klatki piersiowej i złożeniem pierwszego żebra. W ten sposób, który teraz pokazałem, trzymuje ta mobilizacja, która była na samym końcu, możecie pracować ze wszystkimi żebrami, także nie jest to technika na pierwsze żebra, może być na każde żebro. Czego gorąco zachęcam, dlatego że czasami praca z takim żebrem spowoduje, że wszystkie netkanki, które się przyczepiają, pokażą się mniej napięte i mniej tkliwe i niebolesne. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli pracujecie w ten sposób, to zawsze też się zastanówcie, dlaczego w ogóle to żebro się ustawia w ten sposób, dlaczego zaczęło dawać dolegliwości bólowe, ponieważ też się może okazać, że pacjent ma jakąś dziwną pozycję, albo nie rozmawia przez telefon w ten sposób kilka godzin, albo w ogóle jakoś ma biurko ustawione, albo jeszcze coś innego się wydarzyło. Także to też, co pokazałem, może być praca ze skutkiem i bardzo ważna jest edukacja pacjentów. Natomiast zmiana kompleksowe podejście do tego pierwszego żebra pod kątem pracy z narządem ruchu. I to było na tyle. Także dzięki za oglądanie tego materiału. Jeżeli chcecie trochę więcej informacji odnośnie anatomii, diagnostyki, pracy z ciałem, to zachęcam do odwiedzenia bloga www.projektmasaż.pl. Jeśli Wam się spodobało i będzie to przydatne, łapka w górę, subskrypcji kanału i widzimy się już za tydzień.